Tomek, dlaczego chodzi się do pracy? Dlatego, że potem ludzie wtedy nie mają żadnej kasy, że nie zarabiają. Mhm. W ogóle wtedy nie mogą kupować ani nic. Mhm. I wtedy w ogóle ludzie po prostu umierają, jak nie ma pracy. Marysia, dlaczego chodzi się do pracy? Tak trochę nie wiem. Żeby chyba zarabiać, nie? Mhm. A co się zarabia? Pieniądze. I co można za te pieniądze kupić? Dużo takie akcesoria. Mhm. Jedzenie? Tak. Można zapłacić rachunki? Tak. Twoja mama pracuje? W policji. W policji, a tata? Też w policji. Oliwka, dlaczego chodzi się do pracy? Jak się chodzi do pracy, to co się dostaje? Pieniążki. I na co są te pieniążki potrzebne? Żeby co można było zrobić za nie? Kupić coś do jedzenia? Tak. Opłacić rachunki? Tak. Twoja mama pracuje? Tak. Tata? Tak. A wiesz, gdzie mama pracuje? Nie. A tata? Też nie. Lęka. Dlaczego trzeba chodzić do pracy? Dlaczego się pracuje? Żeby zarabiać pieniądze. Mhm. I co można za te pieniążki kupić? Jedzenie. Jedzenie? Co jeszcze? Co można za pieniążki kupić oprócz jedzenia? Można zapłacić rachunki? Tak. Tak? Twoja mama pracuje? Tak. Tata? Tak. A wiesz gdzie? Co robią? Tak. To co mama robi? Pracuje w sklepie. Hania, dlaczego chodzi się do pracy? Bo jak się pracuje, to co się dostaje? Pieniądze. I co można kupić za te pieniądze? Na przykład coś do jedzenia? Tak? Można opłacić rachunki? A twoja mama pracuje? Tak. A wiesz, co robi? Co robi? Uczy dzieci. Uczy dzieci, tak? A tata? Składa części od samochodu.